Po raz kolejny Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku zorganizował turniej sołectw o Puchar Burmistrza. W tym roku zgłosiło się więcej drużyn niż w ubiegłym. Do turnieju zgłosiło się 10 sołectw z naszej gminy. Sołectwa zostały podzielone na dwie grupy po 5 zespołów. Graliśmy jedna grupa grała na ulicy Jeleńskiej na Orliku, natomiast druga grupa grała swoje turnieje na ulicy Garbuzy, także na Orliku. Po eliminacjach grupowych dwie najlepsze drużyny z każdej grupy zagrały półfinały o miejsca 1-4 i później kolejne mecze o miejsca trzecie i o miejsce pierwsze. I mogę powiedzieć, że finał powtórzył się z tamtego roku, z 2016, ponieważ w finale po raz drugi spotkały się drużyny z sołectwa Jeleń i sołectwa Kępiny. I muszę powiedzieć i oznajmić wszystkim, że mistrzem turnieju sołectw o Puchar Burmistrza Lidzbarka zostało sołectwo Jeleń, które po zaciętym spotkaniu w rzutach karnych pokonało sołectwo Klonowo. Mogę jeszcze podkreślić to, że bardzo duże zainteresowanie mieszkańców poszczególnych sołectw, którzy przybyli na Orliki, dopingowali swoich zawodników ze swoich wsi. Bardzo to pięknie wyglądało, emocje, ponieważ gra była fair, nikt tutaj nie kłócił się o to, czy bramka została prawidłowo zdobyta, czy nie. Chodziło o to, żeby się spotkać, zintegrować ze wsią i z innymi wsiami, także uważam turniej za udany, a przede wszystkim bez poważnych kontuzji, choć mogę powiedzieć, że zdarzyło się na jednym Orliku małe nieszczęście, ponieważ jeden zawodnik został odwieziony do szpitala, ponieważ pewnie podejrzenie ma złamanie obojczyka. Ale to się zdarza na boiskach piłkarskich. To jest gra, gdzie jest kontakt zawodników ze sobą. Także jeszcze raz powtarzam, turniej udany, pogoda piękna w naszym mieście. I życzę, żeby taki turniej po raz kolejny odbył się za rok. Naprzeciwko siebie stanęły drużyny z Klonowa, Bryńska, Jamielnika, Wąpierska, Nicka, Jelenia, Słupa, Kiełpin, Nowego Dworu oraz Bełku. Drużyn już teraz było sporo, ale burmistrz ma pomysł, jak jeszcze bardziej zwiększyć poziom emocji i do rywalizacji zachęcić nie tylko sołectwa. Pan burmistrz Maciej Sitarek dał taką propozycję, ażeby także dołączyć osiedla nasze lidzbarskie, które mieszkańców naszych osiedli, którzy też by zorganizowali sobie drużyny osiedlowe i połączyć to z turniejem, wspólnie razem z turniejem sołeckim, zrobić jeden duży turniej sołectw i osiedli dla mieszkańców Lidzbarka. Czy to się uda, zobaczymy już wkrótce. A póki co piłkarzom z Jelenia gratulujemy obronienia ubiegłorocznego tytułu. 9 bramek zdobytych.